Pierwsza rzecz, jak się jest blisko naszego ordynariusza, który nosi takie piękne nazwisko, wejść to tu w lesie, to po prostu jest idealna sprawa, mówić o nim, to trzeba być zawsze przygotowanym na nowości, bo ten człowiek żyje Duchem Świętym, on jest ciągle w ogniu Ducha Świętego i kiedy ucałowaliśmy dzisiaj rano w Łodzi ołtarz, a za nami były te dwie piękne ikony, które pojadą do Syrii, to biskup Ryś do mnie mówi, ucałujmy je. Przyznam się szczerze, że kiedy jest mowa o Syrii i nawet przez ten taki pocałunek, to ja mam wyrzuty sumienia, że my robimy zbyt mało dla tych ludzi. Celebrujemy powstanie warszawskie, dajemy sobie ordery, a ci ludzie po prostu cierpią. Mówię o sobie, nie mówię o strukturach państwa, nie mówię o innych, mówię o sobie. Nie tak dawno byłem na wyspie Lesbo, to jest w Grecji. Otóż na tej wyspie jest 7 tysięcy uchodźców. Wśród tego 800 dzieciaków, które zostały wzięte z pontonów bez rodziców, bo rodzice po prostu wsadzili je na pontony. 800 dzieciaków. Zaproponowaliśmy, jak byłem na Lesbo w imieniu Ojca Świętego, że pierwszą grupę samolotem natychmiast weźmiemy. Będą umieszczone czy przy klasztorach, czy przy parafiach i nie pozwolono nam. To jest polityka. Brudna, wstrętna polityka. Dlatego, bo na każde dziecko, na każdego uchodźcę Unia Europejska płaci pieniądze danemu państwu. Im zależy, żeby to było jak najdłużej. Szczególnie, kiedy kraj jakiś ma problemy ekonomiczne. A to jest Grecja. Zobaczcie, przed chwileczką przechodziliśmy przez przedziwną dzielnicę w lesie. Widzieliście domy? I boimy się przyjąć ludzi, którzy uciekają przed wojną i opowiadamy bzdury o muzułmanach, że przyjdą i zniszczą naszą kulturę. Nikt tak naszej kultury nie niszczy jak my sami. Ja to 1000 razy już powtarzałem. Mówi nam się, że trzeba bać się muzułmanów. W Niemczech jest ponad 5 milionów z paszportami niemieckimi. Mogą przyjechać, kiedy chcą. Nie przyjeżdżają. A boimy się, nie wiem, dwóch, którzy przypłyną zza morza. Już były takie systemy, kiedy całe państwo bało się jednego człowieka. Na przykład księdza Popiełuszki. Pamiętacie, ci, którzy są koło mojego wieku, cały system posiadający czołgi, posiadający milicję, posiadający wszystkie struktury, także reżimu, bał się jednego człowieka, który mówił tylko jedno. Zło dobrem zwyciężać. I go zabili. Tak cały system bał się księdza Blachnickiego, który był za tym, by pociągać młodzież ku dobremu, uczyć nowej kultury, a przede wszystkim walczył w Polsce z alkoholizmem. To go wsadzili do więzienia z alkoholikami. Zresztą przedziwna sytuacja, wsadzili go do tej samej celi, co kiedyś go Niemcy wsadzili i otrzymał wtedy karę śmierci. Miał otrzymać karę śmierci, był skazany. Także na to pytanie mogę tylko odpowiedzieć tyle. Jest mi przykro osobiście, że także w imieniu Ojca Świętego możemy zrobić tak mało. Dlatego, bo takie ustalono procedury, bo wiecie, kiedy prawo jest najgorsze? Kiedy zostaje ustalane na chybcika, bo coś się stało. W ciągu tygodnia, nocą. Albo jakiegoś jednego popołudnia.
To jest wtedy prawo pod publikę. I między innymi kiedyś ustalono takie prawo, co jest straszne, że tam, gdzie uchodźcy przepłyną, gdzie dotrą do brzegu, tam mają otrzymać dokumenty. No więc na tej wyspie Lesbo czekają po 2-3 lata na dokumenty. Nic nie robią. Patrzą, jak inni pływają statkami, motorówkami, jak wychodzą z psem. Oni są najczęściej za siatką. Po prostu z nudów dochodzi do gwałtów, dochodzi do bijatyk, dochodzi do samobójstw. To są bardzo często młodzi ludzie. I im odbiera się nadzieję w imię prawa. I dlatego, kiedy dzisiaj całowałem tą ikonę, a to nie było planowane, to powiedział arcybiskup Ryś, choć ucałujemy ikony, które pójdą do Syrii. To po prostu było mi bardzo przykro, że ja, który dysponuję też kontem Ojca Świętego, możliwościami finansowymi olbrzymimi, bo papież na to przeznacza bardzo dużo środków, a jednocześnie tak mało osobom możemy pomóc.